Cześć, dzisiaj taki trochę z innej beczki film, czyli będzie mało egzotyków, a więcej rodzimych gatunków. Wziąłem się za porządki w ogródku i przede wszystkim robię miejsce dla tego mojego dużego basioka, bo tam w tamtym miejscu, gdzie jest teraz, zauważyłem, że strasznie wiatr nim majta. A chodzi o to, żeby mu jak najlepsze warunki stworzyć do rozwoju. Także postanowiłem go tutaj posadzić w tym zagajniczku. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Ponadto dosiewam trawę, no i robię tutaj to obrzeże z kostki kończe, żeby ta moja kosiarka po prostu dokaszała mi równiutko. No nie zwracajcie na to uwagi, że tam jest taki kąt otwarty. Nieważne, tego i tak nie będzie widać. Natomiast tutaj muszę tą kostką jeszcze objechać dookoła. No i tam się kończy. A tu w tym miejscu będzie basioczek za jakiś czas. A jeszcze może rzut oka na to moje winogrono. Zobaczcie, jak ładnie się zaczęło piąć po tych moich sznureczkach. A kurczę, tutaj w tym korycie nie wiem, czy mi ptaki po prostu dyni nie posadziły, bo całą zimę dokarmiałem pestkami słonecznika i dyni. Nie wiem, co to jest. Czy to jest jakiś chwast? Zobaczymy, co to z tego wyrośnie. Na razie nie będę tego usuwał. No dobra. Bierzemy się za cięcie tych iglaków i będziemy robić miejsce. O, dokładnie tam na tej kamiennej wysepce będzie basioczek. I może coś jeszcze zobaczymy. Wyjdzie w trakcie. No dobra, delikwent wstępnie przystrzyżony. Może i nie wygląda to zbyt profesjonalnie, ale nie jest źle. Ważne, że się tam miejsce zrobiło. Idę po basioka. O kurczę, powiem wam, że koniecznie muszę w wózek zainwestować. Zmachałem się, żeby go tu przeciągnąć. Trochę ciężki jest, ale cóż. No, powiem wam, że o Jezu, przepraszam, ale się zmęczyłem. Nie było takie proste dziada tu przenieść. Teraz jeszcze muszę dziurę mu wykopać. Ale wydaje mi się, że tu mu będzie najlepiej. Tutaj go te choinki troszeczkę osłonią od wiatru. I będzie trochę tak jak w japońskim ogrodzie. Teraz przy tych moich choinkach to widać dopiero, jaki to jest bydlak. Będzie pięknie. Tutaj go wkopię z donicą i będzie się tu ładnie prezentował. Też tu trochę wiaterek jest, ale kurczę, nie taki wywiew jak tam w poprzednim miejscu. Także tutaj będzie miał dobrze. A to moje dzieło. Może nie jest za równo, ale za to tanio. No dobra, grubas trafił w grunt. Zostanie już tutaj na resztę lata. Będzie mu tu dobrze. Jest mniejsze ryzyko tutaj, że go wiatr poszarpie. Natomiast w tą dziurę tutaj po nim trafi ten oto kolega. No i w ten oto sposób wszystko ma teraz swoje miejsce. On już sobie tutaj zostanie razem z juką roztratą i tym trochę karpusem. Jeszcze na chwilę do szklarni wejdziemy, zobaczymy, co tu słychać nowego. Temperatura dzisiaj pod dachem 35 stopni. Przy gruncie 24. Klon póki co czuje się tutaj świetnie. Basioczek też rośnie cały czas.
Pokażę wam jedną rzecz. Ostatnio przyszły do mnie sąsiadki takie małe. One bardzo ciekawe są, co tutaj u mnie rośnie. Przychodzą, siadają. Trzeba im pokazywać, opowiadać. No wszystko fajnie, ale zagadałem się z ich ojcem. Nie zauważyłem, jak jedna z nich wzięła sekator i obcięła mi kawałek mandarynki. No i oczywiście powiedziałem jej, że tak nie wolno robić. Że Pawi tu wkłada dużo energii i serca, żeby to wszystko rosło. I że nie wolno tak sobie brać nożyczek i obcinać roślinek. No i ona się tak przejęła, że przyniosła mi za chwilę taką tabliczkę informacyjną. Zobaczcie, dziewczynka ucinająca roślinkę. Ja oczywiście krzyczący, chociaż nie krzyczałem. No i jest tak, że roślinki należy podlewać. Broń Boże, nie wolno obcinać nożyczkami. A już na pewno nie wolno brać nożyczek do rączek. Zobaczcie, jaka czytelna tabliczka informacyjna. To też ja. Że dzieciaki są udane. Strelicje. Tu mi się, kurczę, ten liść rozdarł. Ale to jest u nich normalne. Kany, zobaczcie, dopiero zaczynają wypuszczać listki. Nie wiem, czy u was też tak jest. U mnie dopiero zaczynają kiełkować. Masakra, znowu się lato przesunęło. Jeszcze raz rzut oka na tego basioczka świeżo przesadzonego. Super, będzie mu tu dobrze. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.